Witajcie, drodzy Państwo. Cieszę się, że w ten nie bardzo łatwy czas dla Ukrainy i dla wszystkiego świata z zagrożeniem od Rosji, z zagrożeniem, z wyzwaniem obrony swojego państwa, swojego życia i wartości mogę uczestniczyć w konferencji ACT i w tym roku mówić o przeżyciu własnym, jak to było otrzymać te wyzwanie w swoim życiu wojny w ojczystym kraju i również wyzwania zostawać terapeutką, człowiekiem i trzymać drogę ku własnym wartościom, trzymać drogę k temu, żeby zostawać tym człowiekiem, którym chcę być i pomagać w tym swoim klientom. 24 lutego odmienił życie wielkiej ilości ludzi w naszym kraju i myślę, że więcej, że inwazja Rosji, bombardowanie pokojowych miast, które jeszcze spały, ich mieszkańcy mogli podejrzewać, że może się rozpocząć wojna, ale tak do końca nikt się tego nie spodziewał, bo to nie mieściło się w wartościach cywilizowanej ludzkości, że komuś może zależeć odebrać życie, odebrać spokój, odebrać prawo, czuć się osobą pewnej narodowości. Tym razem to Ukraina. I staliśmy przed wyzwaniem bronić swój kraj, swoje życie i swoje wartości. Dla każdego ta decyzja, co robić dalej, w jakim kierunku toczyć swoje życie, najpierw padła w tym, żeby to życie w ogóle było, żeby go ocalić, żeby wspomóc w tym swoich dzieci, swoich najbliższych. I dużo ludzi w Ukrainie podjęli decyzję, że najważniejsze, że działanie w zgodzie z wartościami to będzie właśnie narażać te życie na ryzyko i pójść do wojska, pójść w obronę kraju i walczyć o tą wartość, która nawet przekracza wartość życia. To wartość dla dużej ilości Ukraińców. Jest wartością woli, swobody, prawa decydować, prawa mówić we własnym języku, prawa czuć się na swoim miejscu, w swoim domu. Inna część ludzi, które dotknęła wojna, mieli pod swoim opieką nie tylko swoje życie, a również życie swoich dzieci. I podjęli decyzję chronić ich życie, zdrowie. I zaczęli wyjeżdżać do innych bezpiecznych miejsc w Ukrainie oraz do Unii Europejskiej. I możecie widzieć dużą ilość Ukraińców teraz u siebie, w swoich mieszkaniach, na swoich ulicach. Jak w każdym kraju są to różni ludzie.
i myślę, że ktoś lepiej wie o tym, co się dzieje się za tych pół roku, co minęło od początku wojny. Chociaż dla Ukrainy ta wojna już się toczy od 8 lat, a jak dokładnie na to popatrzeć, to już nie pierwsze stulecie. Ja chcę opowiedzieć swoje doświadczenie w pracy z ACT z ludźmi, które zostały, które widzą swoje miejsce tutaj i codziennie działają bardzo aktowo. Robią wszystko, co jest ważne, codziennie, co godziny albo co minuty. Mamy bardzo różne przeżycia. Z jednej strony mamy straty, które bardzo bolą każdego. Są to dzieci, cywilne osoby, również wojskowe, które nie wrócą już. Zostaną na zawsze. Ale ich działania podświecają dla nas to, co jest ważne, to, co spełnia nasze życie. Na początku wojny, marzec, kwiecień, u moich klientów było zamieszanie, co mogą robić w tej sytuacji, jak mogą wspierać wojsko, albo jak mogą do niego trafić, jak mogą pomagać w obronie kraju i tym ludziom, które ucierpiały już. I w tej chwili stosowanie ACT bardzo dużo wykorzystywałam nierozszerzoną wersję Hexaflexu, a wersję, którą poznała od Rasa Harrisa na treningu praca z traumą w ACT w 2020 roku, który był prowadzony przez Bartosza Kleszcza, który zaprosił Rusa Harrisa. Niestety nie byłam w Warszawie przez pandemię COVID, ale mogłam zobaczyć dużo technik, widzieć, jak to pracuje, i najbardziej, co mi się podobało, to technika punkt wyboru, kiedy możemy podważyć każde działanie, każdą myśl, każdą emocję i ocenić, czy działamy, myślimy i czujemy się tak, jak to nas zbliża do własnych wartości, czy odwrotnie. Działamy, czujemy się i myślimy tak, że to nas oddala od naszych wartości. I kiedy żyjesz w zagrożeniu, kiedy jesteś świadomy, że każdy twój dzień może być ostatni. Z drugiej strony uświadamiasz sobie, że nie jesteś sam, bo masz pewno ludzi, które chcą walczyć, nie chcą, żeby im narzucano wartości. Jest świadome z tego, że wartości i siła płynie ze środka i gotowe stać ramię w ramię.
wtedy możesz widzieć, jakie działania zbliżają Cię do wartości. I właśnie największą wartością teraz w Ukrainie jest wolność, niepodległość, prawo decydować o swoim życiu i bardzo dużo działań, emocji jest skierowane właśnie na to. Także miałam klientów, dla których było ciężko odczuwać złość, nienawiść, które chciały być chrześcijanami, chciały postępować, żeby każdemu w tym świecie było dobrze, było ciężko walczyć. Wtedy one prosiły pomocy, żeby wyznaczyć, co mogą robić, jak mogą dbać o innych i dbać o siebie. Każdego dnia jeszcze mamy to wyzwanie, że mamy straty. Że dużo ludzi oddało swoje życie. Ale wiemy, że jak się poddamy, to będzie tego o wiele więcej. Morderstw, gwałtu. Dlatego zasada ACT o elastycznym reagowaniu jest taka podstawowa w tych czasach, bo musimy być otwarte na wszystkie swoje emocje w tych czasach, które nie dają nam momentów, żeby mogłyśmy wyluzować albo dyskutować o jakichś odcieniach, o morałach. Teraz jest wszystko przejrzyste, jest wszystko jasne. Bo istnieje cała narodowość, która chce, żeby my nie żyły, albo żeby tak, jak nam ktoś każe, to robić. I właśnie ta wartość mieć wybór jest tak ważna. Wartość bronić najbliższych. Wartość miłości porusza naszymi działaniami na co dzień. Także wartości troski, miłości, współczucia jest ważne, żeby przetrwać, żeby dawać siłę, żeby się dzielić jeden z drugim. Wartość wsparcia, które czujemy co dzień, jest też niezmiernie ważna. I jak nigdy pytanie, kim chcemy być, to najważniejsze w ekcie, dokąd chcemy zmierzyć swoje życie. Będąc tu i teraz, otwierając się na własne emocje. Możemy to praktykować w obliczu tego zagrożenia i ryzyko stracić życie. Bo nasze życie
jest w pełni takie, jakie chcemy. Jest mnóstwo rzeczy, które możemy robić. Możemy wspomagać wojsko pieniędzmi, możemy pomagać jedzeniem, amunicją. Możemy uczyć się bronić albo nadawać usługi medyczne. Możemy chodzić i pomagać uchodźcom. Możemy dbać o własne rodziny. Jest dużo sposobów. I cała sytuacja nie oddala nas od wartości, a tylko zbliża i pokazuje, że musimy obserwować, co się dzieje z nami i nie możemy przestać działać. I dlatego w akcie tych trzech rzeczy z elastycznego reagowania, które opisane Rusem Harisem, otwórz się, bądź obecny, rób co ważne. Bardzo pomaga w tych czasach i na niego się opieram w swoim życiu i w swojej praktyce. Możemy działać w celach swoich wartości i możemy ich bronić. Każdy na swój sposób. I teraz coraz wyraźniej staje ta pozycja, że wartości są w środku. I nikt nie może nam ich odebrać, bo mamy ten wybór. Mamy miejsce i czas, żeby się zastanowić. I tak naprawdę być takimi, jak my chcemy. Dziękuję wszystkim za wsparcie, za przybycie z narodem ukraińskim. Sława Ukrainie!